Podcast Gościa Niedzielnego. Zaprasza Dominika Szczawińska. Ucieszyć się dekalogiem, taki jest plan na dzisiaj, proszę Państwa, kiedy razem z siostrą doktor habilitowaną Joanną Nowińską sięgamy po niedzielną liturgię Słowa. To już trzecia niedziela Wielkiego Postu i słyszymy po prostu przykazania. Jakie słyszeli Żydzi, do których Mojżesz z tekstem dekalogu wyszedł? Od tego zaczniemy. Szczęść Boże, serdecznie witam. Szczęść Boże, witaj. Ja bardzo lubię dekalog, ja bardzo lubię kontekst, w którym on jest przekazany. Oczywiście mówimy o kontekście biblijnym, wiemy, że to jest czas późniejszej redakcji. Niemniej w tym przekazie ustnym też tak funkcjonował. I mamy ten przekaz dekalogu ulokowany w przestrzeni wędrówki przez pustynię, gdzie Pan Bóg wskazuje Izraelowi, co zrobić, żeby się nie pozabijali. I żeby ukonstytuowali się w społeczność, w naród i żeby w czasie wędrówki przez pustynię, czyli tak naprawdę czasu nauki wolności, funkcjonowali rozwojowo, z szacunkiem względem swojej tożsamości, względem siebie nawzajem i żeby to było ukierunkowujące na Boga, czyli pozwalające doświadczać przede wszystkim, skąd pochodzę i ku czemu idę, ku komu idę. I to jest fenomen, dlatego że, zobacz, jeżeli przekształcimy sobie przykazania na normy pozytywne, czyli zlikwidujemy to hebrajskie lo, a zapiszemy je w formule pozytywnej. One są niezwykłe, bo mamy Boga, który mówi, chcę komunikacji z Tobą bezpośrednio. Mamy Boga, który mówi, jestem wszędzie, nie jestem do zamknięcia w jednym miejscu, w jednej figurze. Moja miłość nie jest ograniczona niczym, płynie do potysiączne pokolenie. Wszędzie, gdzie jest moja obecność, to chociażby jeszcze to transponujmy, wszędzie, gdzie jest moja obecność, gdzie pozwalasz mi działać, tam ja jestem suwerenny i działam jako ten, który jest. I nagle jak słyszymy takie słowa, mówimy, jej, to dekalog de facto uświadamia nam potęgę Boga i jego wszechobecność, a nie nakłada na nas jakiekolwiek kajdany. I potem jak widzimy usankcjonowanie relacji do bliźniego, to w takim kontekście Boga wszechmocnego, Boga, który chce ukonstytuować bezpiecznie społeczność i nauczyć tych ludzi koegzystowania ze sobą, mówimy, no tak, no to jest generalnie niezbędne, żebyśmy się nawzajem szanowali. Proszę Państwa, słucham z uśmiechem siostry Joanny Nowińskiej, ale przyznam, że kiedy ty właśnie przedstawiasz nam tę pozytywną wersję dekalogu jako prezentu Pana Boga, który afirmuje, który zachęca nas do tego, by korzystać z jego darów, no to znowu jest to pytanie, które tu się przewija w naszych rozmowach od początku Wielkiego Postu. Co się stało z nami, że w głowie, w sercu, w takim światopoglądzie wręcz nawet, mamy mocno zakorzenione, że to chyba niemożliwe, że to przecież Pan Bóg to po to, żeby nas jakieś tutaj ryzy wziąć dał, dekalog, żeby uporządkować pewne kwestie, żeby nawet też pozytywnie, ale żebyśmy nie zebrnęli, nie zrobili czegoś złego, ale daje nam tu jakieś takie ostre wytyczne. Izrael wychodzi z Egiptu jako gromada niewolników, powiązana rodzinnie ze sobą nawzajem przez więzi rodzinne, więzy krwi, ale nie ukonstytuowana w naród. I teraz wyobraź sobie, że wychodzisz z gromadą rodziny gdziekolwiek. Wiemy doskonale, jak jest trudno iść w jednym kierunku chociażby, czyli dotrzeć do danego punktu o jednej porze. To jest po prostu nieosiągalne. Z rodziną ja mam doświadczenie z jazdów rodzinnych, wiem jak to wygląda, że każdy ma swoją opcję i swój zegarek. Natomiast i dlatego Pan Bóg, który wypuszcza Izraela na pustynię właśnie w takiej kondycji i ich prowadzi, zaprasza ich do rozszerzenia horyzontów. Do rozszerzenia horyzontu tego z więzi rodzinnych, które miały zapewnić bezpieczeństwo w czasie niewoli, na Niego, który jest konstytutywny dla tych więzi, który jest w środku pomiędzy nimi i który ich wyprowadził, więc On będzie teraz z nimi razem tworzył społeczność. On prowadząc ich nie jest kimś oddzielonym na zasadzie z boku, bo skoro mówi jestem, to znaczy, że zaznacza swoją obecność w środku. I teraz, skoro Bóg jest obecny w środku, to wszystko, co się dokonuje w tej społeczności, dokonuje się jakby z uwzględnieniem Jego, z odniesieniem do Niego i te odniesienia do siebie nawzajem też w takim kluczu się dokonują. Dlatego mamy Boga, który zaczyna
od tego, że on jest, kim on jest, dlaczego tak jest. I z tego wypływa odniesienie, bo jeżeli on jest pomiędzy, no to jeżeli chcesz, przepraszam, uderzyć drugiego, to jakby robisz to przez Boga, pomijając jego obecność pomiędzy wami. Ucieszyli się Izraelici z tego spisu 10 wytycznych. Tak sobie wyobraziłam jakąś dużą korporację, gdzie przychodzisz i na początku masz instrukcję, regulamin, tak? Do tego państwo się tutaj zobowiązujecie, tak to będzie u nas działało, tu są takie przepisy, struktura i tak dalej, i nowi pracownicy po prostu z radości robią imprezę. Że o, jak świetnie, jak cudownie, jak fajnie, że mam te instrukcje, jak dobrze, że jest regulamin, bez regulaminu to byłoby kiepsko. Jak to wyglądało? A teraz zróbmy scenariusz paralelny do Księgi Wejścia. Pracujesz w firmie, której pracujesz przymusowo, nie dostajesz zarobków, dostajesz jedynie minimalne wyżywienie, ktoś stosuje wobec ciebie permanentny mobbing i przemoc. I jest propozycja nowego właściciela, ale pracownicy firmy sami decydują, czy przechodzą pod to nowe kierownictwo, czy nie. I nowe kierownictwo zaczyna od tego, że zaprasza ich przede wszystkim do innej bazy i oni najpierw zaczyna od integracji dużej pomiędzy nimi, w warunkach, które są warunkami pionierskimi, bo to jest nowa baza, nic jeszcze nie ma w tym biurze, oni jakby wszystko kreują relacje pomiędzy sobą, ustawiają, co będzie jak. Jasne, że wielokrotnie marudzą, jak było w starej firmie, że było wszystko cebuli, gotowe, tak? Tak, nie ma cebuli, ale z drugiej strony wszystko tworzą razem z szefostwem, które jest zawsze obecne. Mhm. Teraz jest pytanie, co jest rozwojowe? I czy w takiej sytuacji, jeżeli tutaj mamy po 6 rozdziałach, wyjście następuje w rozdziale 12 jest Pascha, w rozdziale 14 jest konfrontacja z wojskami Faraona. Mhm. Jesteśmy w rozdziale 20 dzisiaj przy dekalogu, zatem to już jest po sporym etapie tego tworzenia nowej przestrzeni, nowego sposobu funkcjonowania. Nie jesteś mobbingowany, nie jesteś pod przemocą, ale też doświadczasz wolności i uczysz się dopiero, jak tę wolność spożytkować, jak z niej korzystać, co to znaczy wolność. I to jest klimat, w którym Pan Bóg, szef, mówi, jestem w środku pomiędzy wami. I już, takie są zasady. Już przebywamy trochę ze sobą, jestem taki i taki, w taki sposób obecny i teraz mamy podane nie tyle zasady, ja bym tego nie nazwała zasadami. Ja bym bardziej powiedziała, że mamy szefa, któremu zależy na tym, żeby odrodziła się nasza tożsamość i teraz, kiedy jesteśmy wolni w tej przestrzeni absolutnie, którą tworzymy, współtworzymy, to mamy szefa, który mówi, jest to dla ciebie naturalne, a nauczono cię inaczej, więc wrócimy do tego, co jest naturalne, bo zwróć uwagę, naturalne jest dla nas, że nie kradniesz. Naturalne jest to, że jakby szanujesz relacje. Naturalne jest to, że nie zabijasz. To jest naturalne. I mamy szefa, który odnosi się do tego, co wykreowała nasza poprzednia firma z mobbingiem i przemocą. I mówi, tam tak było, ty tak nie będziesz robić, bo to nie jest naturalne. To nie jest prawdziwe. A myśmy tu przyszli i zaczęliśmy bez żadnego regulaminu, żeby twoja tożsamość się odrodziła. Żeby ona mogła na nowo funkcjonować, żebyś mógł na nowo swobodnie oddychać. I teraz dookreślimy to, jak de facto ty funkcjonujesz. Co jest dla ciebie oryginalne? Proszę państwa, no mi podoba się bardzo ta metafora korporacyjna. Podejrzewam, że ci, którzy w takich faktycznie firmach pracują, to inaczej im to może też na wyobraźnię działać niż nam, ale zostawiamy na chwilę przynajmniej dekalog i to dobro, które Bóg nam w przykazaniach chciał ułatwić, umożliwić. I sięgamy po drugie czytanie z niedzielnej liturgii słowa. To jest króciutki fragment z listu świętego Pawła do Koryntian, z pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian. Proszę posłuchać. Bracia, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan. Dla tych zaś, którzy są powołani tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi.
Jak te słowa się mają do dekalogu, to jeszcze pewnie do tego dotrzemy, czy dojdziemy. Natomiast chciałam się zmierzyć z tym żądaniem, oczekiwaniem znaku i z takim ekstremalnym poszukiwaniem zrozumienia, mądrości, uzasadnień i tak dalej. Tak, no tutaj znaki są w tym fragmencie domeną, czy żądanie znaków domeną żydowską, mądrość i cała sofistyka z nią związana to od Greków. Czego oni oczekiwali? Znak jest rozumiany w mentalności starożytnych Semitów jako wkroczenie Boga w dzieje świata. Czyli nam wydarzenie, które jest jednoznacznie przez nas rozpoznawalne jako działanie Pana Boga. Kategoriami naukowymi powiedzielibyśmy, że to jest uznaniowe. Ale rozpoznajemy. Chodzi o tego typu wydarzenia, w których ujawnia się tożsamość Pana Boga. I dlatego jest to rozpoznawalne. Natomiast kiedy myślimy o mentalności greckiej, to myślę, że bardzo często jakby to wspomnienie mądrości, które tutaj się pojawia, kojarzy nam się też od samego słowa, że jeżeli Grecy szukają Sofia, to kojarzy nam się to bardzo i z filozofią, jak i z sofistyką. Czyli zarówno z refleksją, jak i z argumentacją wygłaszaną, gdzie konkurencja powstaje na bazie siły argumentacji, a nie na bazie materii. Czyli chodzi o to, kto po prostu ma lepsze argumenty. Mhm. I teraz jak patrzymy sobie na oba elementy, to Paweł przesuwa naszą uwagę na żywego Boga. I nie na coś, co się wydarza, nie na coś, co jest powiedziane, ale na osobę. My głosimy Chrystusa. My nie głosimy nauki Chrystusa. Głosimy osobę. I teraz, co oznacza głoszenie osoby? Zwróć uwagę, że jeżeli przyjdę i ci opowiem o osobie, mówię ci o osobie, to jakby sukcesem mówienia o osobie jest to, że chcesz poznać tę osobę. Że nie zatrzymasz się nad tym, co ja ci opowiem, bo ja będę czuć niewystarczalność mojego przedłużenia i ty niewystarczalność w swoim odbiorze. Dlatego to jest różnica, bo to nie jest nauka, którą możesz sobie przyswoić, to nie jest jakaś sensacja, którą możesz zobaczyć, ale to jest osoba. Ale teraz drugi etap, osoba wiąże się z relacją. Zatem wobec osoby nie możesz przejść obojętnie, czyli albo wchodzisz w relację, albo nie wchodzisz w relację. Jeżeli wchodzisz w relację, to ona nie jest do zaplanowania. Czyli dwie żywe osoby, ty i ta druga osoba. Bóg żywy, żywa osoba wchodzi z tobą w relację, czyli tu system nie działa. Tu jest spotkanie, w którym obie osoby potrzebują być obecne i prawdziwe w takiej tożsamości, w jakiej są. I wtedy możemy mówić o spotkaniu. Zatem Paweł głosi osobę po to, żebyś ty zechciała wejść w spotkanie z tą osobą, ale zarazem, żebyś wyszła w dynamikę relacji. No i jak na to reagują Żydzi i Grecy? Grecy chcą, żeby było mądrze, Żydzi chcą, żeby było pobożnie. No bo skoro jest zgorszeniem dla Żydów, to znaczy, że to nie odbierali tego w takim Bożym kluczu, tak? No, nie było to pobożne, to co kojarzyło się z Chrystusem, a no, to co mówił i jak żył Jezus, faktycznie dla pogan mogło być głupstwem, bo nie było wystarczająco naukowo przekonywujące, tak? Tak. I cały czas stajemy wobec przestrzeni relacji. Tak jak w pierwszym czytaniu mamy Boga, który pokazuje siebie w środku narodu wybranego i uświadamia im, jaka jest tożsamość, bo życie zgodnie z tożsamością sprawia, że relacje są możliwe. I tu mamy Boga, który mówi, śmierć mojego syna, jego zmartwychwstanie, ono też jest elementem tożsamości, elementem naszego planu. I teraz relacja. I relacja, która jest wymagająca, czyli nie efekt, że coś masz z kontaktu z Bogiem, masz relację. Myślę, że to jest fenomen, dlatego że wielokrotnie wielokrotnie człowiek od Boga coś chce. Konkret jakiś. I koniec. A teraz powstaje pytanie, czy ja chcę Boga? W znaczeniu, czy chcę Jego jako osoby do picia kawy. Tak? Do bycia razem. Do obecności takiej tutaj.
I tu rozbijamy się o trzecią sprawę. Mówiłaś o pobożności, tak? Mówiłaś o efekcie wiedzy, wykształcenia, jakiejś takiej sprawdzalności, naukowości, czy nawet dominowania poprzez erudycję. I mamy kwestię kolejną w Ewangelii poruszoną, to jest kwestia świętego miejsca. No dobrze, że do tego dochodzimy, bo bardzo mi zależało, żebyśmy w naszej dzisiejszej rozmowie jeszcze spotkały się, choć pewnie emocjonalnie nie mamy na to do końca ochoty, z wkurzonym, tak, zirytowanym, złoszczącym się Jezusem. Może od tego zacznijmy, czy tam z takimi emocjami i z takim obrazem Chrystusa mamy do czynienia, który jest zirytowany, złoszczący się, krzyczący. Czym jest ta gorliwość, która spowodowała, że Jezus tak porywczo działa? Tutaj pojawia się grecki termin zelos. Zelos literalnie oznacza nam taki ferment ducha, taki entuzjazm albo taką bardzo mocną reakcję, która jest reakcją taką zaognioną, ognistą. I można by było zestawić go z dwoma doświadczeniami, zestawić ten termin z dwoma doświadczeniami Starego Testamentu. Pierwsze z Kinnach, czyli zazdrość, czyli Boża afirmacja człowieka, kiedy Pan Bóg mówi, jesteś dla mnie najważniejszy, ja się nie zgadzam, żebyś ty sam siebie niszczył albo ktokolwiek ciebie niszczył. I drugi element związany z chmach, z takim zapaleniem, zaangażowaniem Pana Boga, zwłaszcza w sytuacji dezaprobaty wobec czynów człowieka, żeby człowiek się gdzieś nie wplątał, żeby nie zniszczył samego siebie. I to zaangażowanie ma na celu tutaj przestrzeń, w której nie Żydzi, czyli wszyscy z narodów, mogą spotkać Boga, dlatego że Jezus wyrzuca przekupniów z dziedzińca pogan, czyli z tego dziedzińca świątyni, na który mieli wstęp wszyscy bez względu na to, z jakiej nacji pochodzą. Gdzie Żydzi tamtego czasu zrobili sobie targowisko, a z jednej strony licząc na finanse pogan, a z drugiej strony okazując im permanentną pogardę, co zresztą było naturalne w mentalności semickiej tamtego czasu, jakby nie obwiniamy tutaj nikogo. Niemniej, dlatego Jezus wyrzuca przekupniów, bo to jest przestrzeń spotkania z Bogiem dla ludzi z narodów. A ta przestrzeń powinna być wolna od jakiejkolwiek dominacji. Powiedz mi, wyjdę ci, przepraszam, zdanie, ale tak sobie myślę, co się podziało z naszą egzegezą biblijną, z naszym głoszeniem słowa, kazań i tak dalej, że oczywiście wątek tego, że Jezus wyrzuca wszystko, co zakłóca życie świątynne, tak, kontakt z Bogiem, pobożność i tak dalej, to jest akcentowane, ale nigdzie nie jest pokazany właśnie, że ja się nie spotkałam, przyznam szczerze, właśnie ten wątek, że to jest usuwanie z konkretnego miejsca tej świątyni, które było właśnie zarezerwowane nie dla tych, powiedzmy, idealnych, tak, pobożnych, wierzących Żydów, tylko właśnie dla wszystkich, bo Bóg jest dla wszystkich. Tak, myślę, że wynika to czasem z niewiedzy, ale chyba też z takiej tendencji polaryzowania. Lepsi, gorsi, albo usprawiedliwiania Panu Bogu też wolno się zdenerwować. I zamiast sprawdzić, skąd Jezus wyrzuca tych przekupniów, to skupiamy się na czymś, co jest nam bliższe, bo usprawiedliwia, czy jakby koreluje z naszymi doświadczeniami własnymi, jak my się zdenerwujemy, kogoś wyrzucimy, na kogoś nakrzyczymy i postrzegamy Boga przez swój pryzmat. I czego jest to efektem? Że my tu nie patrzymy na Boga, jakby nie czytamy, to jest kolejny raz to samo, jakby nie szukam Boga w Piśmie Świętym, tylko szukam człowieka. Szukam rzeczy podobnych do moich zachowań. Szukam siebie tak naprawdę. A jeżeli szukam siebie, to tam siebie, jakby to wejdę w ślepą uliczkę. Tak trudno jest zobaczyć Bożą gorliwość, czy wręcz no takie pełne emocji zabieganie o to, żeby zachować, czy żeby zabezpieczyć miejsce spotkania z tymi, którzy na pierwszy, a i drugi, i trzeci rzut oka absolutnie na pobożnych wierzących nie wyglądają, którzy są inni, którzy różnią się od nas obyczajowością, stylem życia, religijnością, wierzeniami, poglądami politycznymi i tak dalej. Tak trudno jest uwierzyć, że Bóg właśnie o taką przestrzeń, gdzie mogliby się z nim spotkać, naprawdę zabiega i jeżeli my mu w tym przeszkadzamy, to chętnie nas stamtąd wyrzuci, bo chce, żeby ta przestrzeń była. I to jest niesamowicie ciekawe zagadnienie, bo jak przyjrzymy się kartom Starego Testamentu, to już od Izajasza
mamy teksty o otwartości Pana Boga, zainteresowaniu, trosce, przyzywaniu ludzi z narodów, wszystkich narodów. I to nagle 8 wieków prawie do czasu redakcji Ewangelii Janowej i problem trwa nadal do naszego wieku. Otóż to. I teraz, jeżeli pytamy o motyw, to chyba ograniczanie Boga do naszego myślenia. Sprowadzanie Boga do kategorii, które my uznajemy. I takie... Instrumentalne wykorzystywanie go też? Tak, bardziej chyba też ograniczanie go, dlatego że my nie możemy się na to zgodzić. I mam wrażenie, że to jest taka postawa, którą często kolokwialnie nazywa się postawą psa ogrodnika, który sam nie zje i drugiemu nie da. Czyli sam nie korzystam z tego, bo jakbym korzystał, to przemieniłoby się moje myślenie. Ale ponieważ sam nie korzystam, a jestem zobligowany, żeby to strzec, to także nie dam tego nikomu. I zepsuje się w gruncie rzeczy. I ja też będę chodził głodny i zły. I mamy Boga, który mówi, słuchaj, już od zawsze, mówi, ja jestem Panem całego świata i jestem Ojcem wszystkich. I teraz moglibyśmy w mnóstwie szczegółów doprecyzować to, o czym powiedziałaś, komu zamykamy drzwi i dlaczego nie pytamy Boga, który jest Panem tego świata. Tylko zamykamy drzwi, bawiąc się w zarządców, a nie pytając szefa. I generalnie jakby strzelając w kolano wszystkim przedsięwzięciom szefa, który i tak pootwiera te drzwi. Tylko my wtedy wyjdzie cała nasza ksenofobia. Proszę Państwa, przeczytam jeszcze tylko od na sam koniec naszego dzisiaj spotkania jedno zdanie z Ewangelii. Ono będzie co prawda wyrwane z kontekstu, mimo że dzisiaj cały czas rozmawiamy o czytaniach z trzeciej niedzieli Wielkiego Postu. Ale ostatnie zdanie jest takie, czy ostatnie dwa zdania. Jezus natomiast nie zawierzał im samego siebie, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co jest w człowieku. No jest to, myślę, kapitalne zdanie w kontekście dzisiejszego i pierwszego czytania, czyli dekalogu, z którym mierzymy się jako z ograniczeniami, a jest właśnie czymś, co jest, ma nas uskrzydlić i rozwinąć. No i z tym obrazem Boga, który zabiegał przestrzeń spotkania z każdym, również z poganinem niewierzącym, niepraktykującym, inaczej myślącym i tak dalej. Sam bowiem wiedział, co jest w człowieku. Tak, i to nam też pokazuje, że warto zostawić na boku swoją koncepcję domykania Pana Boga do określania zasad naszej religii, a pozwolić to robić Bogu, który jest sensem, celem i przede wszystkim organizatorem całej tej przestrzeni spotkania. Myślę, że to nas ustawia na takim bardzo właściwym punkcie. Bądźmy w swoim życiu, w obecności Boga, tam, gdzie jesteśmy, nie zabierając się za ustawianie Pana Boga, jakie miejsce powinien zająć. Nie róbmy z siebie Bogów. Tak, i to jest bardzo istotne, bo myślę, że doświadczenie tego, kim jest Bóg, jest, i co to znaczy, że to jest Bóg, jest dla nas bardzo weryfikujące. Myślę, że jeżeli mamy zostać z doświadczeniem, że Bóg zna człowieka, to działa to też w drugą stronę. Postawmy sobie pytanie, co to znaczy, że nasz Bóg jest Bogiem? Co znaczy w ogóle słowo Bóg dla mojej głowy? Bo to dużo zmienia. Siostra doktor habilitowana Joanna Nowińska w tym podcaście. Dobrej niedzieli i całego tygodnia Państwu życzymy, a ja serdecznie dziękuję. Z Panem Bogiem. Podcast Gościa Niedzielnego. Zaprasza Dominika Szczawińska.